Cześć, z tej strony Maciek, prowadzący portal musoneo.com. Bardzo wiele pytań, które od Was otrzymuję, dotyczy programu FL Studio i nie bez powodu, nie dziwię się temu, jest to w tej chwili jeden z najtańszych programów DAW służących profesjonalnej produkcji muzycznej, jednocześnie jeden z najlepiej wyposażonych, co postaram się Wam w tym filmie udowodnić. Zatem słuchamy w tej chwili takiego krótkiego interlude, które przygotowałem też na potrzeby testu. Spójrzmy w takim razie, co my tutaj mamy. A więc tak jak widzicie, mój projekt składa się zarówno ze śladów audio, jak i śladów MIDI. Tutaj na przykład mamy nagrany bas MIDI, a więc typowy widok tak zwany pianolowy, gdzie mamy nutki w postaci kreseczek. Mamy także dość rozbudowany mikser dostępny tutaj. W tej chwili widoczny jest on na drugim ekranie, zatem na chwilkę go przeniosę. Program też ma bardzo fajne skalowane menu wektorowe, a więc możecie jego rozmiar dopasowywać do swoich potrzeb. Nie ma z tym żadnego problemu. No i co bardzo ważne, od wersji 20 program jest dostępny także na Maca. Widziałem już demonstrację, faktycznie na tych ekranach Retina prezentuje się absolutnie przepięknie, chociaż nie miałem jeszcze okazji testować, zatem będę odnosił się tylko i wyłącznie do wersji PC-towej tym razem. Zacznijmy może od uruchomienia FL Studio. Gotowe. Najszybciej uruchamiający się program na rynku. Jeżeli widzicie ten interfejs po raz pierwszy, to powiem tylko, że początkowo program powstał właśnie jako taki sekwenser patternowy. Jest rozwijany już od 20 lat, ale ten podstawowy widok w zasadzie znacząco się nie zmienił. Zwróćcie uwagę, mam zaprogramowaną stopkę, teraz na przykład w drugim patternie zaprogramuję sobie werbel, w trzecim zaprogramuję sobie talerze, tylko po to, żeby pokazać Wam, jak szybko ten proces tutaj przebiega. No i w zasadzie jestem już gotowy, mam 4 różne patterny, przychodzę do okna playlist i zobaczcie, mogę już rysować aranżację, tak szybko to działa. Spróbujcie wykonać to tak szybko w innym programie. Zatem zakładając, że zbudowaliśmy już odpowiednią ilość sekwencji, ponazywaliśmy je, możemy budować aranżację czy jej zalążek bardzo szybko w ten sposób. Program jest też bardzo przyjemnie rozwiązany graficznie. Większość operacji odbywa się właśnie w sposób płynny, tak jak właśnie skalowanie tutaj. Sam interfejs zresztą jest wektorowy, może być powiększony do dowolnych w zasadzie rozmiarów, w zależności od tego, z jakiej rozdzielczości monitorem pracujecie. Każde z okien może być powiększone do rozmiarów całego ekranu, tak chociażby jak mikser. Może być także przeniesione na inny ekran za pomocą czy za pośrednictwem właśnie funkcji detached. Jeżeli pracujecie na dużej rozdzielczości, małym ekranie, możecie zechcieć uporządkować sobie te elementy w jakiś sposób. Na przykład w ten sposób. Skoro widzimy już wszystkie elementy na ekranie, mogę pokazać Wam, czym FL różni się od innych programów. A więc w FL-u poszczególne patterny, czy jakieś na przykład klipy audio, jakieś fragmenty nagrań mogą być powiązane ze ścieżkami, czyli z tymi tutaj trackami, ale tak być nie musi. Mamy tutaj pełną swobodę, jeżeli chodzi o to. Podobnie mamy też pełną swobodę w wybieraniu, na które kanały konsoli trafi dany dźwięk, a więc możemy oczywiście skierować poszczególne dźwięki na poszczególne tory, na przykład w ten sposób. A więc każdy teraz z tych elementów będzie trafiał na odrębny tor tak naprawdę. No i rodzi się pytanie, ile jest tych torów. Jeżeli chodzi o ilość ścieżek, to zwiększono ich liczbę teraz do 500, zatem jestem przekonany, że ścieżek nigdy Wam nie zabraknie. Jeżeli natomiast chodzi o ilość kanałów w mikserze, to zwiększono ich liczbę niedawno do 125. Czy to dużo, czy to mało? Na pewno jest to wystarczająca ilość do realizacji projektów profesjonalnych na najwyższym poziomie. Ja otrzymuję bardzo często sesje do zmiksowania, zajmuję się profesjonalnym miksowaniem. Rzadko te sesje mają więcej niż 30 czy 40 śladów i nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w procesie miksu czasami tworzy się grupy, czy też jakieś odrębne kanały, na których są same efekty, tak zwane kanały wysyłkowe, to w zasadzie 60-80 kanałów wystarcza do realizacji praktycznie każdego projektu. Bardzo fajnie rozwiązana jest też wyszukiwarka efektów i instrumentów. Przypuśćmy, że chciałbym teraz na ścieżce talerzy umieścić na przykład jakiś efekt, a więc przechodzę na tą ścieżkę, wciskam F8. Zwróćcie uwagę, z lewej strony mam przepiękną wyszukiwarkę właśnie generatorów dźwięku, a więc syntezatorów i samplerów w głównej mierze. Z prawej strony natomiast mam przeglądarkę efektów. To wszystko, co widzicie, to pokładowe efekty. Mogę także wyszukiwać tekstowo, a więc oczywiście należy znaleźć się w odpowiedniej kategorii. Chorus, proszę bardzo, chorus uruchomiony. Słychać już jego działanie. Jeżeli chciałbym teraz umieścić na przykład pogłos, konwolwer, proszę bardzo, umieszczam pogłos. Zresztą ten właśnie pogłos jest bardzo, bardzo użyteczny, przepiękny pogłos właśnie splotowy, bardzo duża baza impulsów. Żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam teraz projekt, który zmiksowałem, korzystając w 100% tylko i wyłącznie z pokładowych narzędzi FL Studio. Projekt ten też udostępnię w ramach swojego kursu. Oto moje nagranie, tak jak widzicie tutaj w tej przeglądarce, składa się w głównej mierze z fragmentów audio, bądź też elementów zgranych do audio, bo w nowej wersji właśnie można zgrywać sekwencję MIDI do audio, a więc bardzo prosta aranżacja. No i jeżeli powiększymy sobie tutaj miks do rozmiarów całego interfejsu, to zauważycie, że tak naprawdę są tu tylko i wyłącznie pokładowe efekty FL Studio. Weźmy sobie na przykład ten przepiękny pad. Mamy tutaj phaser, delay, pogłos splotowy, no i różnego rodzaju efekty stereo. Bez tych efektów to nie brzmiałoby już tak szeroko i pięknie. Oczywiście inne elementy nie wymagały tak głębokiej obróbki, na przykład bas przepięknie nagrany za pomocą instrumentu właśnie Roland Juno. Wystarczyła tutaj odrobina korekcji. Zwróćcie uwagę, że właśnie interfejsy wielu tych wtyczek są w ten sposób skalowane, co daje nam naprawdę dużą kontrolę. Zatem w zasadzie w pełni profesjonalnie zrealizowane nagranie, które pod względem różnych parametrów, RMS-u, poziomu średniego itd. nie odbiega w zasadzie od tego, co jest publikowane komercyjnie. Delikatny klimat Deep House wkrótce w moim kursie. Na wstępie tego testu powiedziałem, że FL Studio w wersji 20 jest programem świetnie wyposażonym. Co miałem na myśli? Przede wszystkim możliwości programu w zakresie edycji MIDI, a więc edytor pianolowy. Mamy tutaj możliwości bardzo łatwego przesuwania, kopiowania, duplikowania fragmentów, ich rozciągania w czasie itd. Bardzo dużo jest także generatorów MIDI i efektów, które pozwalają w sposób automatyczny całkowicie generować całą paletę różnego rodzaju sekwencji do określonej skali, w ramach określonej harmonii, nutki określonej częstotliwości, bardzo duże możliwości. No i oczywiście w ramach patternów można też rejestrować, i to w zapętleniu na żywo, różne partie, posługując się jakimś prostym sterownikiem MIDI. Bardzo fajnie. Oczywiście FL Studio może współpracować z każdą klawiaturą czy kontrolerem MIDI, ale część z tego rodzaju urządzeń wyposażona jest w pady czy przyciski funkcyjne, które można wykorzystać do zawiadywania różnymi funkcjami. Lista kontrolerów, które można zintegrować do pracy z programem, jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Większość w zasadzie dostępnych na rynku. Moja klawiatura Lączki bardzo fajnie współpracuje, bardzo wiele trybów jest tutaj dostępnych i często z tego korzystam. Oczywiście jak każdy profesjonalny DAW, FL Studio współpracuje z zewnętrznymi efektami i instrumentami wtyczkowymi, takimi jak na przykład instrumenty VST, Native Instruments czy Arturii. Także nie ma tu żadnego problemu. Pozwala tworzyć skomplikowane zapisy automatyzacji czy automatyki. Wraz z FL Studio otrzymujemy także bardzo funkcjonalny tak zwany edytor dźwięku. On nazywa się Edison. Możemy rejestrować dźwięki z zewnątrz bezpośrednio do tego edytora, a tam wykonywać szeregu różnych operacji, dzielić na plasterki, synchronizować, rysować obwiednie. Możliwości jest bardzo wiele, zatem z punktu widzenia sound designu, tworzenia, kreowania nowych barw, te możliwości programu są naprawdę spore. No i w nowej wersji programu pojawiło się trochę takich narzędzi ułatwiających rejestrację w pętli i wybór najlepszych ujęć. Ta technika nazywana jest często compingiem. Możemy rejestrować też pomiędzy markerami w trybie punch in, punch out, co też pokażę w swoim kursie. Jeżeli ten program w jakiś sposób Cię zainteresuje, to pewnie będziesz zastanawiać się, którą wersję wybrać. Spróbuję pomóc w podjęciu Ci tej decyzji. Ja mam wersję FL Studio 20 Producer i wszystko, co do tej pory widzieliście, opierało się właśnie na tej wersji. Na stronie dystrybutora firmy SoundStation możecie znaleźć jednak bardzo fajne porównanie i tutaj widzimy już, że program dostępny jest w 4 różnych wersjach. Po pierwsze w wersji Fruity, która według producenta jest idealna do tworzenia podstawowych melodii i pętli, a to dlatego, że pozbawiona jest możliwości właśnie tworzenia nagrań audio i edycji długich klipów audio. A więc dość poważne ograniczenie, nie będziecie mogli za pomocą wersji Fruity rejestrować na przykład głosu czy syntezatorów. Zatem pierwszą wersją służącą profesjonalnej pracy jest wersja właśnie Producer. Ona może służyć właśnie tworzeniu utworów i rejestracji chociażby z mikrofonu. Także tak jak widzicie, ona jest bardzo dobrze wyposażona, pełna obsługa MIDI, obsługa miksera, efektów, bardzo dużo tych efektów, także te wersje w zasadzie pod tym względem nie różnią się prawie niczym. Kolejne wersje, czyli Signature i All Plugins Bundle, różnią się głównie wyposażeniem w dodatkowe właśnie wtyczki oraz instrumenty wirtualne, więc zerknijmy tutaj na listę. A więc różnice zaczynają się ujawniać dopiero tutaj, kiedy przejdziemy do listy właśnie syntezatorów. A więc podstawowe oczywiście narzędzia są w każdej wersji, natomiast im dalej w las, tym oczywiście tych narzędzi będzie mniej. No i wersja Signature wyróżnia się między innymi dodatkowym wyposażeniem w syntezator Harmless. To jest bardzo fajny syntezator, bardzo wszechstronny i myślę, że jego wartość znacząco przekracza różnicę w cenie pomiędzy tymi programami. Ale oprócz tego jest jeszcze kilka innych narzędzi, na przykład Citrus, Fruity Video Player czy efekt gitarowy Hardcore. No i prawie zapomniałem, jedna z najważniejszych rzeczy, otóż FL Studio czy firma Image Line wyróżnia się na tle innych firm swoją polityką tzw. dożywotnich aktualizacji. Co to oznacza? Jeżeli kupicie wersję którąkolwiek programu teraz, to otrzymacie za darmo aktualizację do kolejnej wersji, jeżeli pojawi się za rok, czy za 2 lata i do każdej kolejnej, dożywotnio. Także w zasadzie firma istnieje dzięki nowym klientom. Jak widać, tych cały czas po prostu przybywa, co zapewnia programistom przetrwanie na tym naprawdę trudnym rynku. Także też z tego powodu warto wziąć ten produkt pod uwagę. Aktualizacje produktów konkurencyjnych często kosztują od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych, a czasem nawet ponad 1000 złotych. Także wbrew pozorom też jest to argument, który warto wziąć pod uwagę. Wersja 20, nowe funkcje związane z nagrywaniem, poprawiona właśnie kompensacja latencji, jeżeli chodzi o wtyczki, bo niektóre potrzebują chwili czasu do przeliczeń, także ta synchronizacja jest teraz znacznie lepsza i powiem ostatecznie, że to właśnie przekonało mnie do tego, żeby częściej z tym programem pracować. Także mam nadzieję, że będę tworzył więcej materiałów też właśnie z udziałem FL-a. No i to chyba wszystko. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, będę starał się odpowiadać. Co jeszcze? To chyba wszystko. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zajrzyjcie też koniecznie na mój portal musoneo.com. Dzięki.